Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 164 odcinku z serii Anno 2070 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak oczywiście wiemy, nadal budujemy naszą tutaj stolicę ekosów, tak? Którzy, jak widzimy, są w coraz większej mierze gotowi do przechodzenia na wyższy poziom, co oczywiście bardzo, bardzo, bardzo mnie cieszy, tak? O, i widzimy, że zaczynają się pojawiać takie domy właśnie tutaj, jakie ja bym chciał, żeby się pojawiały jak najczęściej. Clear. Crime under control. O, fajnie, w kapitalizmie opanowaliśmy tutaj rosnący poziom przestępczości, co oczywiście jest rzeczą bardzo mnie zadowalającą, bardzo mnie cieszącą. Dobra. Tutaj podnosimy te wszystkie cztery kwartały. Dobra. No i budujemy dalej oczywiście, ponieważ to jest w tym momencie najważniejsze, żeby populacja właśnie naszego miasta znowu podskoczyła do takiego wysokiego poziomu, jak był przed naszymi tutaj interwencjami budowlanymi, że tak powiem. Dobra. No i podnosimy teraz drugi pierścień naszych domów mieszkalnych, tak? Ponieważ jak widzimy, miasto jest zbudowane dosyć koncentrycznie. Nie jest to takie miasto jak Habitat, czyli miasto wybudowane na planie 6 dzielnic, tylko raczej na planie okręgu jest to. Powiedzmy okręgu, tak? Koncentrycznie po prostu są te domy tutaj rozkładane. Mam nadzieję, że właśnie dostrzegliście to, że jest to w ten sposób zaprojektowane. Tutaj to fakt, że w tym momencie mamy troszkę mniej poddanych w Ecopolis, sprawia, że też oszczędzane są surowce w hubie, w związku z czym będzie też więcej tych surowców można zużyć do potem rozwoju, tak? Znaczy się, będzie można ich więcej zaoszczędzić, przez co potem będzie można je zużywać, a nie będzie takiego do rozwoju, a nie będzie takiego problemu z ich dostępnością. Okej, tutaj jak widzimy, ta część się rozwinęła. Świetnie, świetnie. To mi się bardzo podoba. Dobra, budujemy dalej zatem domy. Dobrze, tutaj mamy kolejne domy. Jeszcze więcej domów. Tego modelu akurat już nie potrzebujemy. O, ale ten model jak najbardziej jest nam potrzebny. Ten model zaraz też będzie nam niepotrzebny już i w zasadzie będziemy potrzebowali tylko tego skośnego modelu, a potem tylko tego modelu z tym takim wielkim oknem. Z jednej strony. Tutaj ten komisariat. A, no to jest problem. Tutaj w zasadzie ten komisariat tu jest w dobrym miejscu, powiedzmy. No nie za bardzo, nie za bardzo. Trzeba by tu gdzieś przenieść te komisariaty. Dobra, będziemy nad tym myśleć potem. O, właśnie tutaj za... Tu byłoby idealnie, no.
Popatrzmy, jak tutaj mamy objęte te wszystkie cztery domy, czyli komisariat jakby stanął tutaj. Chwila, moment. Tutaj te wszystkie cztery są objęte działaniem komisariatu, czyli ja muszę komisariat jakoś tak postawić. O! Tutaj będzie dobrze. Tutaj. I tutaj, bo ten komisar... Świetnie, tak, to jest to. To jest to, to jest... To mamy to, mamy to, mamy to miejsce. Tu wchodzi komisariat. Tutaj będzie ta droga trochę lepiej wstawiona. Komisariat policji. Jeden tutaj. Drugi będzie tutaj. Ulepszona droga pójdzie tutaj. Znaczy no ulepszona, taka ta ładniejsza, tak? Pójdzie tutaj. Ten komisariat możemy wyburzyć. Świetnie. No to budujemy dalej oczywiście. Moi poddani powinni być już naprawdę szczęśliwi, tak podejrzewam. Bo no... Można powiedzieć, że niczego im nie brakuje w moim mieście, tak? Wszystkiego mają pod dostatkiem, żyją w dobrobycie. Dostałem też taki świetny komentarz, że... stawiając na... Dokładnie nie jestem w stanie go teraz sobie przypomnieć, ale... Właśnie, że stawiając na innowacyjność można doprowadzić do dobrobytu. Oczywiście, że można w ten sposób doprowadzić do dobrobytu i ja się tutaj w 100% z tym zgadzam, że właśnie taka innowacyjna gospodarka, tak, oparta właśnie na nowoczesnych rzeczach, może jak najbardziej doprowadzić nas do dobrobytu. Tylko, że jakby to powiedzieć, to musi być... to musi być gospodarka stworzona dla ludzi, a nie gospodarka dla gospodarki, tak? Bo jeżeli na przykład w gospodarce najważniejszy jest wzrost PKB, tak? Czyli tego, jak dużo pieniądza przepływa przez gospodarkę, to oczywiście coś takiego jest głupotą, bo w momencie, bo wtedy... wtedy wystarczy po prostu podnosić co jakiś czas ceny, tak? I już to będzie świadczyć o tym, że coraz więcej pieniądza przepływa przez gospodarkę, tak? Jeżeli na przykład firma, powiedzmy, sprzedaje jedzenie, powiedzmy, sprzedają kanapki do sklepików szkolnych, tak? To powiedzmy, że w danym roku sprzedadzą 1000 kanapek, tak? Ale jeżeli chcą wykazać większy dochód, no to mogą sprzedać albo więcej tych kanapek, ale w momencie, kiedy rynek będzie nasycony, i bo nie będzie więcej uczniów na przykład, tak, i nie sprzedadzą więcej kanapek, no to wtedy muszą wymyślić coś innego i wtedy mogą na przykład zrobić coś takiego, że podnoszą cenę po prostu, tak, no i poprzez podniesienie ceny powiedzą za rok swoim aukcjonariuszom, że no patrzcie, sprzedaliśmy za 10% większą kwotę, tak, patrzcie, jak dobrze zarządzamy. Jest sukces, tak? Firma się rozwija. A firma tak naprawdę się nie rozwija, no bo... hehe. No bo... sprzedała tyle samo, tak? Tylko sprzedała za większą cenę. Druga ważna kwestia to to, że jak... że no, no niestety, ale system, w którym obecnie żyjemy, czyli rozwijamy się, ale produkujemy bardzo dużo różnych rzeczy, też nie jest systemem idealnym. Zaraz powiecie, że komunista, centralne planowanie by chciał. No nie, ja po prostu popieram rozsądne projektowanie, tak, i rozsądną produkcję, ponieważ jeżeli
Powiedzmy, potrzebujemy stół, tak? Potrzebujemy stół, to oczywiste jest, że chcielibyśmy, aby ów stół służył nam jak najdłużej, tak? I aby był on jak najbardziej wytrzymały, żeby był no po prostu możliwie najlepszy, tak? Tak samo jak najlepszy może być samochód, komputer i inne tego typu rzeczy, tak? Może być tylko jedna rzecz najlepsza, tak? A więc no tutaj trudno, żeby dwie rzeczy były najlepsze, tak? Dokładnie, zgadzam się z tym, że nigdy byście nie doszli tak daleko beze mnie, moi drodzy poddani. A w związku z czym, powiedzmy, jeżeli mamy stół, tak? I mamy, powiedzmy, trzy firmy, które produkują te stoły z drewna, no to one wyprodukują ileś tych stołów, ale tylko część będzie tak naprawdę najlepsza, tak? Reszta tych stołów będzie gorsza i nie sprzedadzą się tym samym. Aczkolwiek surowiec już został na nie zużyty, tak? Nie damy rady z nogi od stołu, tak? Zrobić, powiedzmy, no nie wiem, z nogi do krzesła, do stołu na przykład nie damy już rady zrobić, powiedzmy, elementu do ramy okiennej, tak? W związku z czym, no zmarnowaliśmy ten surowiec na coś, co nie jest najlepsze, tak? A jeżeli nie jest to najlepsze, bo powiedzmy inna noga od stołu jest lepsza, tak? Jest, powiedzmy, wytrzymalsza, no to surowiec, który zużyliśmy na wyprodukowanie tej nie najlepszej nogi od stołu, tak naprawdę, no zmarnowaliśmy, tak? A na tym niestety, ale zasadza się dzisiejsza gospodarka, czyli żeby produkować rzeczy, które nawet nie są może i najlepsze, ale żeby było ich dużo, tak? Na tym to polega. Poza tym, jeżeli mamy kilka rzeczy, które no nie są najlepsze, tak? Na przykład mamy kilka rodzajów stołów, które nie są najlepsze, no to w tym momencie te nie najlepsze stoły, tak, one zużywają również surowiec, który jest potrzebny dla produkcji również tych najlepszych nóg od stołów. W związku z czym te najlepsze nogi od stołów nie mają takiej dostępności surowca, żeby wyprodukować tych najlepszych nóg od stołów i tych najlepszych stołów wystarczająco dużo dla wszystkich. W związku z czym produkt najlepszy jest przez to no, droższy i nie każdy może sobie pozwolić na zakup tego najlepszego surowca, tak? Ponieważ jeżeli, powiedzmy, załóżmy, ograniczylibyśmy produkcję tandetnych telefonów komórkowych, tak? A przekierowali te surowce tylko na produkcję tego, czego potrzebujemy, czyli powiedzmy na przykład najlepszych telefonów, no nie chcę tutaj reklamować żadnej konkretnej marki, tak, ale gdybyśmy, powiedzmy, stworzyli taką markę telefonów, które byłyby najlepsze i gdybyśmy tylko na nie przekierowali całą naszą produkcję, wszystkie surowce, no to oczywiste jest, że wtedy telefonów byłoby tych najlepszych, wyprodukowanych tyle, że ich cena spadłaby i każdy mógłby sobie pozwolić na zakup najlepszego telefonu, tak? Który miałby najlepsze możliwe osiągi. Oczywiście zaraz ktoś mi tutaj wyskoczy, że przecież to jest socjalizm! Że to jest socjalizm, że już tak było kiedyś, że tak było za socjalizmu i było do dupy! No, można tak powiedzieć, tak. Tak było za socjalizmu, nie ukrywam, że był jeden, dwa modele, wszyscy mieli to samo, tak? I tak dla wszystkich nie wystarczało. No fakt, nie wystarczało. Zauważmy jednak, jaka była produkcja, jaka była wydajność produkcji w socjalizmie, jaką mamy dzisiaj wydajność produkcji, tak? Więc no, myślę, że tutaj porównywanie takiej produkcji jest jak najbardziej, no nie na miejscu, tak? Bo to jakbyśmy porównywali manufakturę z dzisiaj w pełni zrobotyzowaną, już nawet nie mówię zautomatyzowaną, tylko w pełni zrobotyzowaną fabryką, tak?
Więc no tutaj takie porównywanie jest no jak najbardziej bez sensu i nie na miejscu, tak? Ponieważ w czasach, kiedy mieliśmy socjalizm, jeden komputer budowało się bardzo, bardzo długo, tak? I w ogóle komputery to wtedy było coś wow, tak? Dzisiaj są one składane w ilościach masowych, więc... no można by po prostu pozwolić sobie na przekierowanie surowców na właśnie produkcję tego, co jest najlepsze. Oczywiście, ja wiem, zaraz ktoś do mnie tutaj przybiegnie, że... co, że przecież to, co mówisz, to jest socjalizm, to jest gospodarka centralnie sterowana, że to jest zaprzeczenie wolności, że to jest zaprzeczenie rozwoju gospodarczego i w ogóle. Dobrze, to ja mam dla takich osób jeden argument. Wolność gospodarcza, tak, i taka produkcja, i popatrzcie sobie na Zachód, z ich wzrostem PKB na poziomie max 2%, tak? I porównajcie to sobie w tym momencie piewcy liberalizmu i róbta co chce ta gospodarczego z komunistycznymi Chinami, tak? Które mają jakieś swoje wzorce, tak? Wprawdzie jest tam też trochę tego wolnego rynku, ale nie tyle co na Zachodzie. I porównajcie to sobie z ich produkcją, tak? Gdzie ich PKB to chyba już zahacza nawet o dwucyfrową liczbę, nie licząc tego, że wszyscy u nich kupujemy, tak? Produkują tyle towarów, że mogą sobie spokojnie pozwolić na zaopatrzenie siebie, nas i jeszcze szukają nowych rynków zbytu, tak? Więc no... no drodzy piewcy liberalizmu, niestety, ale... no, że tak powiem, sorry, wasza ideologia się rozpada, tak? No, niestety, nieważne co zrobicie, prędzej czy później zostanie wam wytknięte, że wasz system, tak, jest marnotrawny, ponieważ kapitalizm, który widzieliśmy na Zachodzie, który widzimy nadal na Zachodzie, tak, czyli to gospodarcze róbta co chceta, on nigdy nie był samowystarczalny, ba, on nigdy nie był nawet wydajny. O, już wiem, zaraz zbiegną się tutaj... wyznawcy liberalizmu, że jakie to jest wydajne, jakie przyniósł bogactwo przecież liberalizm zachodowi. No nie. No nie, moi drodzy. Liberalizm na Zachodzie i wasz kapitalizm po pierwsze żarł to, co zrabował w epoce kolonialnej, tak? To po pierwsze. Przeżarliście, macie rozwój, moi drodzy, na Zachodzie dzięki temu, co oni tam przeżarli w epoce kolonialnej, tak? Czyli w epoce kolonialnej wydymali Amerykę Południową, Afrykę, Indie, tak? Nakradli. No i teraz to przeżerają i dlatego mają dobrobyt. To po pierwsze. Więc no, ten argument jest troszkę tutaj, no, inwalidzki, tak? Niestety, ale ten argument, no, jest inwalidą, tak? Ponieważ w momencie, kiedy, jak widzimy, produkcja jest przenoszona do Chin, oni nie są w stanie, oni mają dobrobyt dlatego, że mają duże rezerwy. Chiny, które nigdy nie prowadziły kolonializmu, tak, ale zawsze zapieprzali po 14 albo i więcej godzin na dobę w fabrykach, tak, zacharowując się na śmierć. To spójrzcie, jaki oni dobrobyt wypracowali i w tym momencie to oni kolonizują gospodarczo nas, a nie my ich. Zachodnim Europejczykom nie chce się pracować, oni wolą malować, rysować kredkami po chodniku, tak? Straszne rzeczy na nietolerancyjną Polskę, która ma prawie 4% wzrost gospodarczy. Dlaczego? Ponieważ my... tak, my tutaj na Zachodzie, ci brzydcy Europejczycy, tak, my też jesteśmy bliscy zacharowywania się na śmierć, nie ukrywajmy tego, bo my również pracujemy bardzo dużo, ale to ma też efekty, bo dzięki temu, że my się tutaj zacharowujemy niemalże na śmierć, to tutaj mogą stanąć domki w tym momencie, zauważam. Ale dzięki temu, że my zacharowujemy się niemalże na śmierć,
to nasza produkcja rośnie i my stajemy się powoli fabryką Europy. I teraz tutaj mogę się ustosunkować do tego, co powiedział właśnie ten jeden z tych moich widzów właśnie o tej innowacyjności, tak? To jest to, że jeżeli właśnie przejdziemy na innowacyjność w naszej gospodarce, jeżeli będziemy patrzeć na to, że tak, pracujmy dużo i ciężko, ale nie na zasadzie wyprójmy sobie żyły, żeby pracując w przestarzałych fabrykach. Nie! Weźmy przykład z Chin. Dużo pracując możemy dojść do wielkiego bogactwa w naszym kraju. Oczywiście jeżeli nie damy się banksterom i liberałom okradać, którzy będą nam pieprzyć tutaj głupoty, to jeżeli nie damy się im okradać, tak, jeżeli będziemy, jeżeli nasza gospodarka będzie się mądrze rozwijać, jeżeli kopniemy po prostu w dupę tych całych zachodnich liberałów, tak, z ich PKB i innymi głupotami, z ich giełdą, która szczególnie jest szkodliwa, bo giełda to jest no, sposób do wielkiego szkodzenia właśnie tutaj państwom i ich gospodarkom, to jeżeli kopniemy ich wszystkich w dupę i zaczniemy po prostu bardzo ciężko pracować, tak, wypracowując bardzo wysoki wzrost gospodarczy, to jeżeli nie dopuścimy lewactwa do rządów, tak, które będzie bardzo chętnie wyprowadzało nasze pieniążki ciężko wypracowane za granicę, jeżeli będziemy wykazywać patriotyzm gospodarczy, tak, czyli nie biegniemy do Lidla, bo tam mamy produkt za 50 groszy taniej, tak? Tylko kupujemy porządne rzeczy w polskich sklepach, tak? Tak jak robią na przykład Niemcy, którzy są wielkimi patriotami gospodarczymi i nie zobaczycie u Niemców, że oni latają do polskich sklepów, tylko oni pójdą do niemieckiego sklepu, nawet jeżeli jest trochę dalej, tak? Dlatego Niemcy są tacy bogaci. Dlatego jeżeli będziecie właśnie tutaj myśleć o tym, nawet przy codziennych zakupach, to więcej tych pieniędzy zostanie u nas, tak? I właśnie taką ciężką pracą i gdzie te pieniądze cały czas będą krążyć w naszym państwie, tak? W naszej gospodarce, a nie będą wyciekać sobie gdzieś tam na zewnątrz, to mamy naprawdę szansę dorobić się. Tylko, no tak jak mówię, musimy sprawić, żeby te pieniążki po prostu zostawały u nas, tak? Musicie wiedzieć, które sklepy są polskie, które sklepy są właśnie nasze, a nie zagraniczne, bo jak wiemy, zachodnie sklepy powodują to, zachodnie sieci właściwie, one bardzo chętnie obniżą cenę, tak, żebyśmy my kupili u nich, a w czasie, kiedy kupimy u nich, to i zniszczą nam konkurencję, zniszczą sobie w zasadzie konkurencję, no to wtedy podniosą nam te ceny. Oczywiście na to nie można się zgodzić, tak, nie mogą nam takiego numeru wyciąć. My tymczasem podnosimy... Dobra, tutaj... Tym ludziom mogę podnieść podatki, dzięki czemu oni nie podskoczą mi tutaj wyżej, jeśli chodzi o poziom cywilizacyjny. Things zablokowani tam są. Dobra, no to oczywiście więcej, tak? Rozwijajcie się, rozwijajcie się. Jak widzimy, moi poddani są bardzo zadowoleni i w związku z tym cały czas jest ich coraz więcej, mamy dużo, dużo pieniędzy, wzrasta nam też poziom dobrobytu w moim państwie, o czym świadczy też poziom dochodu oraz rzecz, którą zaraz sprawdzimy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, jak widzimy, nową technologię opracowaliśmy, ale co ważniejsze, jak widzimy, poziom tutaj towarów rośnie cały czas, a jak wiemy, ciężką pracę narody się bogacą, tak? My właśnie tutaj w Anno też ciężko pracujemy, przez co nasz annowy naród się bogaci. Did
Dobrze, niech imigrują, byleby to nie byli ludzie niewykształceni, którzy chcą tu żyć na socjalu, tak? Ponieważ socjal jest rzeczą bardzo złą. I tutaj w tym momencie zaraz przyczepi się do mnie pewnie jakiś liberał, że właśnie, bo brzydki PiS rozdaje pieniądze. Fakt. Uważam, że tutaj powinny takie pieniądze być rozdawane tylko tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Tak, a jeżeli mamy do czynienia z jakąś patologią, która nie ma ochoty się zabierać za pracę, tak, to tym bardziej nie powinno się im rozdawać pieniędzy, ponieważ coś takiego tylko rozleniwia. W momencie, kiedy na przykład mamy osoby bezrobotne i one dostają takiego socjalu tyle, że im się nie opłaca pracować, to po co takie osoby mają pracować na dobrobyt państwa, tak, skoro inni pracują na dobrobyt tego państwa i jeszcze im się dostaje, i jeszcze z ich podatków jest to zabierane, żeby takim właśnie nierobom, którzy kilka razy odrzucili ofertę pracy, żeby im to dawać, tak? Oczywiście tego nie popieram i w momencie, gdy ktoś kilka razy odrzuca ofertę pracy, no to sorry, ale w tym momencie my odrzucamy też twój wniosek o socjal, tak? I w takim momencie, no, żyj sobie z czego chcesz, my cię utrzymywać dłużej nie będziemy, tak? Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Gdzie po prostu, no, na takiego nieroba, tak? Który tylko patrzy, jakby tutaj żyć na koszt ludzi, którzy ciężko pracują, no, takiego nie powinno się utrzymać. Oj, w Gai mamy wysoki poziom przestępczości, ale tutaj już się tym zajmuje. Komisariat Policji, tutaj oczywiście podnosimy wyżej wszystkich moich obywateli, dobra, tutaj są już rozwinięci, więc teraz te cztery kwartały jeszcze trzeba rozwinąć. Czy ja w momencie tego, że teraz mam trochę mniej ich... Tak, mam wszystkie budynki odblokowane. Świetnie, świetnie. Rośnijcie, moi poddani. Niech jest was coraz więcej. O, tu już do eko-kierowników są gotowi, żeby awansować. Fajnie. Tutaj podnosimy jeszcze tych mieszkańców. Niech jest ich więcej. No, jak widzimy, naprawdę masa jest już tych poddanych, a ciągle kolejni chcą awansować, co oczywiście jest rzeczą, no, świetną, tak, świetną. Mnie to oczywiście bardzo cieszy, więc podnosimy ich dalej, podnosimy ich dalej, podniesiemy teraz tutaj ten kwartał. Dokładnie, nie mają się absolutnie czym martwić. Teraz podnosimy ten kwartał. Troszkę nam tnie z racji tego, że ten odcinek jest już dosyć długi, tak? Ponieważ komputer w tym momencie musi tworzyć bardzo, bardzo duże pliki, które gdzieś tam w tle sobie przetrzymuje, tak? Ale jak widzimy, no, Ekopolis rośnie, tak, wzrasta, rozwija się cały czas. Naprawdę dużo już tych poddanych tutaj mam. Coraz bardziej mi się to podoba, ilu ich tutaj już przybyło, a ciągle jeszcze mogę mieć ich więcej, więc no oczywiście... podniesiemy tutaj kolejne ich kwartały.
ale myślę, że podniesiemy te kolejne kwartały dopiero w następnym odcinku, ponieważ ten odcinek już tak ma pół godziny, a tutaj troszkę zaczyna nam ciąć. Tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Anno 2070, gdzie podniesiemy populację Ekopolis do jeszcze wyższego poziomu, a potem zmaksymalizujemy tą populację i rozpoczniemy też tutaj zapełnianie tej centralnej części, dzięki czemu Ekopolis stanie się taką prawdziwą stolicą Ekosów, ale to dopiero w kolejnych odcinkach, tak więc dzięki, że oglądaliście, no i na razie.